Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym koncercie Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych, organizowanym przez Dział Edukacji Muzycznej Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów przy współpracy Radia Katowice. Tegoroczny festiwal miał być szczególny i jest szczególny. To 30. jego edycja. Przez te 30 lat na festiwalowej estradzie wystąpiło mnóstwo artystów, którzy dzisiaj stanowią trzon tej czołówki, która występuje na naszych estradach. Grali tu niemal wszyscy wielcy polscy artyści. Myślę, że do tej plejady dołączą również wykonawcy dzisiejszego koncertu. A słuchać będziemy dzisiaj Tria Legend. To Krzysztof Katana, skrzypek, Monika Krasicka-Gajownik, wiolonczelistka i Agnieszka Zachaczewska-Książek, pianistka. Są absolwentami uczelni Krakowa i Katowic. Spotkali się na studiach, połączyła ich miłość do muzyki kameralnej. Wspólnie pracują od 2017 roku. Mają już na swoim koncie poważne osiągnięcia. Są laureatami Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Gdańsku. Zdobyli laury na turnieju mistrzów w Bydgoszczy. W ubiegłym roku, we wrześniu, byli najlepsi wśród 70, przeszło 70 zespołów, które walczyły o palmę pierwszeństwa w Międzynarodowym Konkursie imienia Johannesa Brahmsa w Pertrzach. Byli stypendystami słynnego Tria Guarneri z Pragi. Brali udział w mistrzowskich kursach w Niemczech, w Szwajcarii, a w tej chwili studiują kameralistykę na Uniwersytecie Muzycznym w Gracu. Ten festiwal jest też szczególny z tego powodu, że odbywa się w przestrzeni wirtualnej, że nie mamy sal koncertowych wypełnionych słuchaczami. Muzyka nie zawsze zyskuje na tym, że przeniesiona zostaje z sali koncertowej do domowego wnętrza. Ale dzisiejszy koncert będzie właśnie tego typu, że słuchać będziemy go w domu, tak jak na koncercie, bo muzyka, która dzisiaj zabrzmi, została napisana właśnie do tego, by grać ją w domu i słuchać jej w pomieszczeniach prywatnych, a nie na sali koncertowej. To później przeniosła się z domowych pieleszy we wnętrza publiczne. Bo słuchać będziemy dzisiaj muzyki kameralnej Franciszka Schuberta. To jeden z najwspanialszych, ale jednocześnie wciąż najbardziej tajemniczych kompozytorów początku XIX wieku. Urodził się w 1797, zmarł w 1828. Bardzo często bywa porównywany do Mozarta ze względu i na geniusz, i na krótkość życia, i obfitość utworów, jakie pozostawił. Ale cechuje go jeszcze jedno. Schubert był kompozytorem i osobowością, szalenie dwoistą, jako kompozytor, zakorzeniony w tradycji, ubóstwiający, powiedzieć można, klasyków wiedeńskich, nigdy w swojej twórczości w formie utworu nie wychodzący poza klasyczny, doskonały schemat, a jednocześnie par excellence romantyk.
pisał utwory instrumentalne, tak jakby śpiewał. Każdy jego motyw, każdy jego temat jest jak pieśń, wystarczy tylko podłożyć pod nią słowa. Był Wiedeńczykiem. Jak każdy Wiedeńczyk, cieszył się każdą chwilą życia, umiał ją smakować. A jednocześnie ta radość życia u niego łączyła się z olbrzymim smutkiem, z jakąś melancholią, która potrafiła zatruwać jego życie. Nie było jakiejś przesady w stwierdzeniu, że kiedy kładę się wieczór spać, marzę o tym, by się rano nie obudzić. A kiedy się budzę, witają mnie wszystkie smutki dnia poprzedniego. A kiedy indziej mówił, szczęście jest tam, gdzie mnie nie ma. Ale szczęściem była dla niego muzyka. I tą muzyką potrafił się cudownie cieszyć. Właściwie wyrósł w niej. Urodził się na przedmieściu, na bardzo dalekim przedmieściu Wiednia, Lichtental. To gmina, która dopiero w połowie XIX wieku weszła w obręb miasta. Tam na jej uliczkach nasiąkał i muzyką właśnie taką uliczną, popularną, i austriackim folklorem. I jego wszystkie tematy są właśnie takie, jakby je z tych uliczek Lichtentalu zaczerpnął. Jego ojciec był nauczycielem w Austrii, w Cesarstwie Austriackim. Bardzo dużą wagę przywiązywano do muzyki w nauczaniu i wychowaniu dzieci. Każdy nauczyciel był obowiązany znać sztukę gry na skrzypcach. I Franciszek Schubert starszy swoje dzieci, przygotowując do zawodu nauczyciela, również uczył grać. A więc w domu rozbrzmiewała muzyka. Piękny głos spowodował, że mały Franciszek przyjęty został do konwiktu, w którym przygotowywali się chłopcy do chóru cesarskiego. I tam i jako śpiewak, i jako instrumentalista poznawał dzieła wielkich mistrzów. Potem uczył się kompozycji u Antonia Salieriego. Oczywiście Salieri w tym czasie był już, no, można powiedzieć, człowiekiem innej epoki, konserwatystą, ale umiał okiełznać wspaniały talent i nadać mu pewne ramy. Tak więc można powiedzieć, że młody Franciszek Schubert skazany był na muzykę. Ta muzyka była w nim, przepływała przez niego. Był niesłychanie pracowity. Podobno każdego dnia do południa spędzał w pracy i nikt nie mógł mu w tym przeszkodzić. Popołudnie należało do młodych ludzi, do jego przyjaciół, bo z jednej strony był szalenie samotny, a z drugiej strony przyjaźnie zawarte właśnie w trakcie pobytu w konwikcie przetrwały przez całe życie. I miał Schubert w tych swoich przyjaciołach niejednokrotnie wielkie wsparcie. I od dziecka właściwie komponował. Pisał początkowo muzykę właśnie na domowy użytek, na to, by grać ją z przyjaciółmi czy w domu z braćmi i ojcem. I za chwilę zabrzmi właśnie jeden z takich utworów, napisany w 1812 roku, a więc przez 15-letniego Schuberta. To typowe allegro sonatowe, prawdopodobnie pierwsza część większej całości. Najprawdopodobniej zamierzał napisać trio, ale pozostało tylko to pierwsze allegro sonatowe, napisane według wszelkich reguł, wdzięczne, ujmujące, radosne. I tu znowu ta dwoistość. W 1812 roku Schubert stracił matkę,
w muzyce, która za chwilę zabrzmi, nie słychać żadnej rozpaczy. Jest radość z kontaktu z muzyką. I tej radości zaraz doświadczymy. Sonaten Satz wykona trio Legend. Słuchamy. Thank you.
Thank you.
Tradycję i legendę Śląskiego Jesiennego Festiwalu. I myślę, że tak pięknie będzie dalej budować swoją karierę artystyczną. A ta muzyka, która zabrzmiała, trochę rozjaśniła nam, mam nadzieję, przynajmniej mnie, ten smutny, chłodny, dżdżysty jesienny wieczór. Było w niej przecież tyle słońca. A jeszcze więcej będzie w utworze, który zabrzmi za chwilę. To będzie trio B-dur Franciszka Schuberta. Trio, w którym Schumann, Robert Schumann powiedział, że jest pełne powabu i świeżości. I rzeczywiście jest jakby jedną wielką, piękną pieśnią na cześć życia, na cześć radości każdego dnia, ale po kolei. Bardzo długo utwory Schuberta kameralne były pisane właśnie dla amatorów, nie do takiego domowego muzykowania, a więc musiał trochę liczyć się z możliwościami swoich wykonawców. To się zmieniło, kiedy w 1824 roku los zetknął go z Ignacym Schuppanzigiem. To był kompozytor, skrzypek, wspaniały prymista najlepszego ówczesnego kwartetu smyczkowego na dworze hrabiego Razumowskiego. To dla tego właśnie zespołu Beethoven pisał swoje słynne kwartety. Schuppanzig był jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym, który zorganizował publiczne koncerty kwartetowe. Przedtem to była tylko muzyka do słuchania w salonie, do słuchania i grania. I to, że Schubert poznał Schuppanziga i jego kwartet, zaowocowało wspaniałymi utworami pisanymi już dla profesjonalistów, a nie dla amatorów. I właśnie Schuppanzig wraz z przyjaciółmi był 1828 roku wykonawcami po raz pierwszy prezentowanego tria B-dur, a do prezentacji doszło w trakcie jednej z Schubertiad, takiego spotkania Schuberta z przyjaciółmi w domu jednego z nich, Józefa von Spaulen, który dużo dopomógł Schubertowi, opiekując się nim. I po wykonaniu tego utworu pianista, który grał partię fortepianową, Boklet, jeden podobno z najwspanialszych wówczas pianistów wiedeńskich, podszedł do Schuberta, pocałował go w rękę i powiedział: Wiedeńczycy nie wyobrażają sobie, nie wiedzą, jak wspaniały kompozytor
wśród nich żyje. I rzeczywiście, to jest dojrzałe dzieło, w którym Schubert wspaniale wykorzystał możliwości trzech różnych instrumentów, które cudownie ze sobą korespondują, prowadząc muzyczną rozmowę. Każda z czterech części tria to jest osobne arcydzieło. Pierwsze Allegro porywa energią, jasnością. Jest, jak ktoś powiedział, jak majowy dzień. Andante, które po nim następuje, Andante un poco mosso, to wspaniała pieśń, pełna romantycznego nastroju. Można sobie wyobrazić letnią czy majową właśnie, księżycową noc i rozbrzmiewające dźwięki Schuberta, schubertowskiej muzyki. Zresztą Schubert wykorzystał w niej pewne motywy, to są reminiscencje z innego jego utworu, z pieśni, która opowiada o tym, że śpiewak, choćby wszystko stracił, jeśli tylko ocali swoją cytrę, to będzie szczęśliwy, bo będzie miał muzykę. A potem następuje scherzo, radosne, lekkie. I można domniemywać, że tutaj odezwały się wspomnienia z dzieciństwa spędzonego na przedmieściach Wiednia. Te rytmy na 3/4 wręcz nakłaniają do tańca. Notabene, gdyby nie właśnie te taneczne części utworów Schuberta, czy w ogóle jego tańce, to chyba nie byłoby walców Johanna Strausa. A potem finał, wspaniałe, lekkie rondo, w którym znów Schubert wykorzystuje pewne motywy swojej pieśni, opowiadającej tym razem o radości, jaką daje majowy poranek. W sumie to jest porcja wspaniałej, radosnej muzyki, która, myślę, rozjaśni nam ten wieczór. I znów trudno sobie wyobrazić, że tę muzykę napisał człowiek stojący u progu śmierci, ciężko chory, który w tym samym czasie, kiedy pisał to trio, pisał najtragiczniejsze chyba pieśni, jakie kiedykolwiek zostały napisane. Cykl Winterreise, 24 obrazy samotności i rozpaczy. A tu pełna radość. Trio B-dur, opus 99 i Trio Legend, Krzysztof Katana, Monika Krasicka-Gajownik, Agnieszka Zachaczewska-Książek i Franciszek Schubert.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.